Widziałem wśród nich głuchych, ślepych, kalekich. Widziałem pewną osobę chorą na wodogłowie. Nie sposób opisać, jak wielkie ono było. Kaznodzieja powiedział do matki tego chorego dziecka: proszę je przyprowadzić jutro na wieczorne zgromadzenie. Zobaczymy, czego dokonał Bóg. A w następny wieczór głowa dziecka była normalna. Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącemu chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Księga Izajasza. Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. O tym mówi list do Hebrajczyków, rozdział 13, wiersz 8. Chcielibyśmy Państwu przedstawić parę świadectw, świadczących o tym, że Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki, że Jego Słowo, tak jak było wczoraj aktualne, jest aktualne i w dniu dzisiejszym. Księga Izajasza mówi nam, że On został zraniony za nasze występki, starty został za winy nasze i ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Boży Głos w czasach ostatecznych. Świadectwo uzdrowienia. Gdy miałam 35 lat, lekarze wyczuli na mojej piersi 8-milimetrowe zgrubienie. Nie byli oni pewni, co to może być, jednak ja bałam się najgorszego. Lekarze skierowali mnie na biopsję, podczas której lekarka igłą wyciągnęła mi płyn z ropą i krwią, po czym powiedziała, że jak najszybciej muszę iść na operację. Przyszłam do domu i powiedziałam o tym rodzinie, z którą bardzo dużo zaczęliśmy się modlić. Pewnej niedzieli mieliśmy jechać na zgromadzenie do Bielska. Jednak w ostatniej chwili okazało się, że musiałam iść do pracy. Dałam więc mężowi chusteczkę, aby się nad nią pomodlili ludzie wierzący. Miałam nadzieję, że będę miała czas się pomodlić w pracy. Jednak w czasie, gdy tam trwało zgromadzenie modlitewne, do pracy do mnie przyszło tak wielu ludzi i miałam tyle zamówień, jak nigdy w żadną inną niedzielę. Do tego jeszcze mój szef cały czas nade mną stał i coś do mnie mówił. Nagle coś mnie ogarnęło. Czułam powiew wiatru i czułam dotyki w miejscach bólu w moim ciele, podczas tego cała drżałam i czułam, jak ten wiatr spływa do nóg i odchodzi. Wówczas usłyszałam głos, który powiedział: idź na osobność i módl się. Powtórzyło się to jeszcze dwa razy. Raz wieczorem i następnego dnia rano. Po jakimś czasie poszłam po odbiór wyników biopsji i na USG. Syn z mężem modlili się w samochodzie i nagle mój mąż powiedział, że będę uzdrowiona, zanim ręka lekarza się mnie dotknie i zdam świadectwo o tym, że Pan Jezus Chrystus mnie uzdrowił. Wzięłam wyniki biopsji i w tym samym czasie poszłam do lekarza, aby zrobił mi USG i skierował na operację. Gdy lekarz zaczął mnie badać, okazało się, że wszystko jest w porządku. Pierś jest czysta i operacji nie będzie. Zdałam tam świadectwo o Bożym uzdrowieniu. Ubrałam się i wyszłam na korytarz. Wtedy podeszła do mnie lekarka, która robiła mi biopsję i spytała się, kiedy mam termin operacji. Powiedziałam jej, że operacji nie będzie i że jestem zupełnie zdrowa. Weszła wtedy szybko do gabinetu, z którego wyszłam, po czym znów zostałam tam zawołana. Lekarka kazała zrobić mi jeszcze raz USG i nerwowo patrzyła na monitor. Po chwili zaczęła wymachiwać rękoma i mówić do lekarza, że ona jest po studiach i że ona wie, że to tam było i że niemożliwe, żeby tak się pomyliła. Podeszła więc do mnie i nerwowo zaczęła dotykać moją pierś, mówiąc: gdzie to jest? Przecież tu było. Ja wtedy powiedziałam jej, że Pan Jezus Chrystus mnie uzdrowił. Ubrałam się i wyszłam. Po dzisiejszy dzień, dzięki Bogu, wszystkie wyniki mammografii mam bez zarzutów. Oddaję za to chwałę Panu Jezusowi Chrystusowi, za to, że jest On niezmiennym Bogiem, tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. Podpisała się Krystyna S. Książka Uzdrowieńcze myśli. Zbiór cytatów. Inspiracja dla wiary. Odnowa dla ducha. Zamów bezpłatny egzemplarz. Chciałbym w kilku słowach opowiedzieć o tym, co Pan Jezus w swojej wielkiej miłości uczynił dla mnie. Przed rokiem rozpoczęły się moje problemy ze zdrowiem.
Na początku nie wyglądało to na coś poważnego. Bóle kręgosłupa i w okolicach jamy brzusznej, co w wypadku nauczyciela z Czech w wieku 41 lat, czasem pracującego ciężko fizycznie i siedzącego dużo przy komputerze, nie było czymś nadzwyczajnym. Po miesiącu leczenia nie było większej poprawy. Sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy rozpoznałem w moim ciele dużego guza. Oczywiście udałem się do lekarza. Od tej chwili rozpoczął się dla mnie bieg wydarzeń, których nikt z nas nie chciałby przeżywać. Po rutynowej kontroli lekarz skierował mnie na szybki zabieg wycinania guza i następnie przyszły długie dni oczekiwania na wyniki. Przyszły święta, bardzo smutne, potem Sylwester i ciągłe oczekiwanie. Czekając na wyniki, czytałem książkę amerykańskiego ewangelisty opowiadającego o jego podróży misyjnej do Afryki. Szczególną uwagę zwróciłem na fragment jego kazania na temat oczekiwania. Znalazłem tam słowo z Pisma Świętego, które, jak okazało się później, przeniosło mnie przez cały ten problem. Był to fragment Psalmu 103. Uwielbiaj, duszo moja, Pana i nie zapominaj o tym, co Ci dobrego uczynił. On Ci przebaczył wszystkie Twoje winy, On Cię uzdrawia ze wszystkich chorób Twoich. On ratuje Twe życie od zguby i okazuje Ci swoją dobroć oraz zmiłowanie. Pozwolę sobie przytoczyć kilka słów z tej książki. Wielu ludzi mówi, że wiedzą, że Bóg to potrafi uczynić, ale nie są pewni, czy On chce to uczynić. W 103 psalmie uzdrowienie z chorób zostało umieszczone w tej samej kategorii, co przebaczenie nieprawości czy grzechów. Jeśli zatem Bożą wolą jest przebaczyć człowiekowi grzech, w takim razie jego wolą jest uzdrowić choroby. W styczniu okazało się, że jest gorzej niż myślał lekarz. Tomografia komputerowa pokazała przerzuty na węzły chłonne i musiałem się poddać leczeniu metodą chemoterapii. Gdyby nie Boża łaska, nie wiem, co by było dalej. Zaliczyłem na oddziale onkologii 3 cykle tygodniowe z 2-tygodniowymi przerwami. Chyba nie jestem w stanie opisać tego, co przeżywałem. Najgorsze było oddzielenie od rodziny i całkowity brak apetytu. Schudłem 14 kilo, potem mi wypadły wszystkie włosy. Byłem teraz kolejnym pacjentem oddziału onkologii. Na takim oddziale człowiek się niczym nie różni od drugich. Większość pacjentów jest łysa, ten sam smutny wyraz twarzy. Nie jest to oddział, gdzie słychać wybuchy śmiechu na salach. Ciche wieczory i te same twarze. A jednak było coś, co niewidzialnie odróżniało pacjentów. Była to wiara w pomoc Boga. Pamiętaj, że nawet na takim niewesołym miejscu, jakim jest oddział onkologii, Bóg może być obecny w Twoim sercu, jeśli tylko tego chcesz. Jak wielką pomocą było dla mnie wtedy Boże Słowo, kiedy byłem wpośród ludzi, którzy nie widzieli żadnej nadziei, a ja mogłem ufać Bogu i czekać na pomoc od Pana. Lektura Biblii i modlitwa kierowały moje myśli do innych wymiarów, gdzie nie bałem się choroby ani bólu. Nie chciałem tego, co najdroższe, chować dla siebie. Świadczyłem więc pacjentom o Bożej łasce, ale szokującym było to, że ludzie nawet w takiej sytuacji i na takim miejscu nie chcieli słyszeć o Bogu. Dzięki Bogu i Jego niezawodnej łasce mogłem wracać do zdrowia. Spędziłem wiele godzin na kolanach. Pokutowałem ze spraw, o których nigdy wcześniej nie myślałem, że są złe w moim życiu. Przychodziły tak bolesne momenty, brak apetytu, bóle brzucha, że gdyby nie modlitwy wierzących braci i mojej rodziny, nie wytrzymałbym chyba tego. Wtedy odczuwałem, jak się Pan mnie dotykał. Bóg był dla mnie tak dobry. Po modlitwie zawsze przychodziła ulga. Nie potrafię opisać tego, co Pan dla mnie uczynił. W tym wielkim boju na nowo odkrywałem skarb, jaki Bóg mi dał w postaci mojej rodziny i żony, która jest prawdziwą chrześcijanką. Jak bardzo mi pomogli. Wtedy naprawdę przekonałem się, że warto służyć Panu. Przychodzą takie sytuacje, kiedy człowiek poznaje, że łaska jest czymś namacalnym i wie, że to coś to jest Boża obecność. Kiedy w czerwcu przeprowadzono końcowe badania, nie odkryto już w moim ciele żadnych komórek rakotwórczych. Chwała Panu Jezusowi. Wiem, że to On się mnie dotknął. Od września chodzę do pracy, mogę znowu żyć normalnie. W moim życiu jednak wiele się zmieniło.
Powiem inaczej. Zmienił to Bóg. Czasami zastanawiam się nad tym, jak Bóg był i jest dla mnie dobry, a przecież niczym na to nie zasłużyłem. Modlę się, drogi słuchaczu, aby w Twoim życiu był On tak mocny i rozpoznawany w swojej nieograniczonej łasce i dobroci, jak ja Go mogłem poznać. A jeśli potrzebujesz pomocy, nie czekaj. Pan Jezus jest gotowy pomóc Ci w każdej chwili. Jeśli jesteś potrzebującym, szukasz pomocy, rozwiązania problemów, może one przerastają Ciebie, ale pamiętaj, one nie mogą przerosnąć Boga ani Jego chęci pomocy Tobie. Podpisano Grzegorz Eł. Tak mówi Bóg, będziesz żyć, siostro. Florence Nightingale z Durbanu cierpiała z powodu raka, który znajdował się u wejścia do żołądka. Tego rodzaju rak doprowadza ludzi do śmierci głodowej. Ważyła tylko około 23 kg. Podawano jej dożylnie glukozę, aż przestało to być możliwe. Napisała więc list z prośbą, dołączając do niego swoją fotografię oraz bilet lotniczy. Pod natchnieniem Ducha Bożego kaznodzieja powiedział następujące słowa. Tak mówi Bóg, będziesz żyć, siostro. Po 8 miesiącach od tego dnia otrzymał od niej inne zdjęcie. Tym razem była obrazem doskonałego zdrowia i ważyła 70 kg. Bogato ilustrowana relacja z największych religijnych zgromadzeń w historii południowej Afryki. 10 tygodni, w których objawił się temu krajowi Bóg. Zamów bezpłatny egzemplarz. Boży głos w czasach ostatecznych. Przypominam sobie, jak Florence Nightingale, ostatnia prawnuczka Florence Nightingale w Londynie, Anglii. Ona leżała, widzieliście tam jej zdjęcie. Nic więcej, tylko cień. Rak pożarł jej ciało. Czy widzicie jej zdjęcie na następnej stronie? Popatrzcie na kongresmena Upshaw, będącego na wózku inwalidzkim 66 lat. Powstał tam w Kalifornii owego wieczora. Ja wszedłem do sali, wystąpiłem na podium i stałem tam, a oni rozpoczęli kolejkę modlitwy. Powiedziałem, będąc pod wpływem wizji. Widzę panią mulatkę, tutaj przede mną, i ona ma tutaj swoje dziecko. Tam stoi lekarz, który operował to dziecko i sparaliżował je. Ten lekarz był szczupły, nosił okulary, a to dziecko zostało sparaliżowane. Gdzieś na zewnątrz budynku była starsza pani, Jemima, ważąca ponad 100 kg, i ona przychodziła, odpychając odźwiernych na wszystkie strony i ciągnęła nosze na kółkach, na których było to dziecko. Wołała, Boże, zmiłuj się, to jest moje dziecko. A odźwierny powiedział, ty nie możesz iść do kolejki modlitwy, nie masz karty modlitwy. Ona powiedziała, ja idę tam na podium. I oni nie mogli jej zatrzymać. Była dla nich po prostu za duża, więc ona przypychała się do przodu w tej kolejce. Wyszła na to podium. A kiedy tam wyszła, mniej więcej wtedy ja powiedziałem, jedyną rzeczą, którą umiem, jest modlić się po prostu o to dziecko. Ja uczynię to zaraz. Powiedziałem, lecz mogę powiedzieć tylko jedyną rzecz, mianowicie to, co widziałem. Ona wtedy powiedziała, było to przed około 2 laty, gdy wycięli mojemu dziecku migdałki, sparaliżowało je. I rzekła, ono jest od tego czasu sparaliżowane. Powiedziałem, otóż gdybyś się mogła Boga dotknąć swoją wiarą, aby ściągnąć to uzdrowienie, dlaczego nie siedzisz tam po prostu i nie modlisz się? I potem odwróciłem się i kontynuowałem kazanie. I spojrzałem, a zobaczyłem, jak po ulicy idzie mała dziewczynka mulatka. To samo dziecko. Trzymała lalkę na swoim ramieniu i kołysała nią, idąc po ulicy. Powiedziałem, ciociu, Bóg wysłuchał twojej modlitwy. To dziecko jest uzdrowione. I to dziecko powstało z wózka inwalidzkiego. A ja musiałem ich uspokajać, bo byli tak podnieceni, że było tam pospolite ruszenie i musiała wziąć po prostu to dziecko i wyprowadzić je poprzez te tłumy. Upłynęło kilka minut, a ja miałem wizję. Powiedziałem, widzę w widzeniu starego mężczyznę. On jest na stogu siana. On jest młodym chłopakiem. Spadł i poranił sobie plecy. Powiedziałem, musieli wywiercić dziury w podłodze, aby jego łóżko nie wibrowało na podłodze. A była tam duża grupa wierzących. Wszyscy byli jednego serca i jednomyślni. Siedziało ich tam dziesiątki tysięcy. A ja wtedy powiedziałem, on staje się wielkim człowiekiem, jakimś mówcą. I opuściło mnie to. Wtedy zacząłem dalej głosić kazanie. W tej samej chwili
Doktor Ern Baxter stwierdził, że daleko w tyle był człowiek na wózku inwalidzkim. Cała grupa, która mu towarzyszyła, była tam w tyle. On powiedział do mnie: to jest kongresmen Upshaw. Czy słyszałeś już kiedykolwiek o nim? Ja odrzekłem: w ogóle nie słyszałem. On powiedział: wiele lat temu kandydował na prezydenta. Powiedziałem: nie znam go wcale. On zapytał: a jeżeli go przyprowadzę, aby go pokazać? Ja zapytałem: kim on jest? Odpowiedział: siedzi właśnie tam. Więc oni przywieźli go na wózku inwalidzkim. Jego żona to zrobiła. Człowiek ten zapytał mnie: młody człowieku, jak ty mnie w ogóle znasz? I powiedział: doktor Davis, ten, który ordynował cię w kościele misyjnych baptystów, a on był głównym mówcą na konferencji południowych baptystów, on właśnie posłał mnie tutaj, abyś modlił się o mnie. Dalej mówił: modlono się o mnie już od czasu, gdy byłem młodym chłopakiem, lecz ja zawsze wierzyłem, że Bóg uzdrowi mnie. Kiedy rozpatrywano sprawę sprzedaży likierów, nazwano mnie jedną z suchych kości. I powiedział: straciłem pozycję prezydenta Stanów Zjednoczonych z powodu mojego nastawienia. Ja powiedziałem: to było dzielne nastawienie, proszę pana. Dalej powiedziałem: niech ci pan błogosławi. I powiedziałem: dobrze, przyprowadźcie tutaj pierwszego człowieka, o którego będziemy się modlić. I kiedy to się stało, wydarzyło się coś. A ja odwróciłem się i spojrzałem znowu. I zobaczyłem tego starego kongresmena w prążkowanym garniturze z przypiętymi odznakami w czerwonym krawacie. A on przechodził i kłaniał się ludziom. Wtedy powiedziałem: kongresmenie, Jezus Chrystus uczcił cię. Masz teraz 86 lat, lecz Bóg uczcił cię. Wyglądało na to, że Bóg miał zamiar uzdrowić cię. On uzdrowił cię, kiedy byłeś chłopcem, ale twoje kości są zupełnie miękkie w tym miejscu albo całkiem. Wiesz, one są giętkie i tak dalej. Powiedziałem: wygląda to, jakby on uzdrowił cię wtedy, lecz Bóg uzdrowił cię teraz. On zapytał: czy masz na myśli, że jestem uzdrowiony teraz? Ja powiedziałem: tak mówi Pan. Zapytałem: czy masz prążkowany garnitur? On miał na sobie ciemny garnitur i miał czerwony krawat. On odrzekł: tak jest, kupiłem go sobie niedawno. Powiedziałem: powstań, Jezus Chrystus uzdrawia cię. Ilu z was to wie? Ilu zna jego świadectwo? On stał na schodach Białego Domu na nabożeństwie Billy Grahama i śpiewał: opieram się na wiecznym ramieniu. Od tego czasu już nie był w wózku inwalidzkim ani nie chodził o kulach aż do końca swojego życia. Drodzy radiowi słuchacze, świadectwa, które słyszeliście, mówią o tym, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jeżeli masz problem w swoim życiu, jeżeli trapi ciebie choroba, jeżeli jesteś związany jakimiś nałogami, pamiętaj, jest ktoś niewidzialny, który ciebie obserwuje, który pragnie się ciebie dotknąć, który pragnie wyciągnąć do ciebie rękę. To jest ta osoba, która umierała za ciebie na Golgocie. To jest Jezus Chrystus, który jest ten sam wczoraj, dzisiaj na wieki. Po prostu przyjdź do Niego, poproś Go prostą wiarą. Skłońmy teraz głowy i w tej krótkiej chwili pomodlimy się jeszcze. Panie Jezu, Ty widzisz te osoby, które są po drugiej stronie odbiorników radiowych. Proszę Ciebie, abyś się każdego z nich dotknął, każdego, który ma potrzeby w swoim sercu, aby ich wiara mogła się dotknąć Ciebie i abyś Ty, Panie Jezu, spojrzał na każde serce i zaspokoił każdą potrzebę, udowadniając, że jesteś tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki. Amen. Jeżeli jesteś zainteresowany Słowem Bożym i chcesz otrzymywać bezpłatne materiały, napisz. Wydawnictwo Boży Głos, skrytka pocztowa 85, ulica Pocztowa 14, 47400 Racibórz, telefon 730-102-103. Szukaj nas w internecie www.radio.zapraszamy.pl.